Hejka, witam Was w dzisiejszym vlogu, w reading vlogu. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego wyjdzie. Ostatnio od dobrych kilku miesięcy czytelniczo jest słabo. Wręcz mogłabym powiedzieć, że nie czytam w ogóle. Mam tutaj książkę, jest to Miasto Gwiezdnego Pyłu. Jest to książka, którą czytam już od kwietnia, mamy sierpień, więc no nie jest najlepiej, aczkolwiek te kilka miesięcy ostatnich były u mnie bardzo zajęte, nie miałam czasu na nic praktycznie, więc to jakoś też nie obwiniam siebie za to, bo są rzeczy ważne i ważniejsze, więc tak. A ten vlog to ma być dla mnie coś w stylu motywacji, żeby wrócić do czytania. Aczkolwiek z tą książką może być średnio, bo ona ogólnie mi się nie podoba. No jestem już na końcówce, więc fajnie jakby nawet dzisiaj mi się udało to przeczytać. Bo zostało mi w sumie 80 stron do końca, więc no... Raczej nie uda mi się to dzisiaj, zwłaszcza, że mam też różne plany na dzisiejszy dzień. Jest to książka generalnie o dziewczynce, później już dziewczynie, którą porzuciła matka z pewnego powodu. I tutaj jest cała ta tajemnica dlaczego i to się rozwija dlaczego dokładniej. I to tu jest coś w rodzaju klątwy rodzinnej. To tak o fabule to tak tyle, żeby jakoś nie spoilerować. A nie podoba mi się tutaj styl pisania, jakoś tak jest taki dla mnie taki no nie wiem, no taki trochę nudny. Ogólnie cała historia czasami jest naprawdę super, świetnie, fajnie, ale przez większość czasu to ja się tu nudzę i tutaj większość tego, co tu się dzieje, to jest dla mnie po prostu nuda, niepotrzebne. Nie podoba mi się to. Ta książka ma naprawdę duży potencjał, w sensie tu w opisie jest tylko klątwy są po to, aby je łamać. Tak, to jest cały opis z tyłu książki. Tutaj za dużo nie ma, ale no... Nie jestem przekonana co do tej książki. Też może w sumie przez to, że ją czytałam, tak bardzo długo nie czytałam absolutnie nic. Wczoraj przeczytałam komiks, który też mi się nie podobał swoją drogą, więc mam nadzieję, że jeszcze cokolwiek mi się podoba. Ale zaczęłam dzisiaj, bo tą książkę miałam zostawioną u rodziców, bo jak do nich pojechałam ostatnio, to tam zostawiłam. I zaczęłam wczoraj czytać książkę tą, wybacz. I jestem na 40 stronie, więc sam początek. Ale to już mi się tutaj styl pisania dużo bardziej podoba. Pomimo tego, że jeszcze tak jakoś tak nic się nie dzieje, to już jest to dużo ciekawsze niż to, gdzie tu już jest rozwinięta fabuła. Cały czas coś się dzieje, to i tak jest to bardziej nudne niż to, gdzie tu się jeszcze nic nie dzieje. Także styl pisania ma duży wpływ na odbiór książki u mnie. Po prostu tu już ten sam styl pisania mi się dużo bardziej podoba, jest dużo bardziej dla mnie przyjemny do czytania. Więc nie wiem, czy teraz czytać to, czy się skupić na skończeniu tego, bo przez to, że zaczęłam to i jakoś tak bardziej mi się podoba, dam większą motywację do czytania i się boję, że jak zacznę to czytać, to tą motywację stracę. Ale nagrywam dla Was vloga, więc to też jest dla mnie duża motywacja, więc może jednak spróbuję skończyć to. Bo ja nie umiem, nie lubię zostawiać nieprzeczytanych, nieskończonych książek. Ja muszę je skończyć, nawet jak one bardzo mi się nie podobają. No ale z tym nie jest tak źle. Jestem ciekawa, jak to się wszystko rozwinie, ale... No nie wiem, to chyba przez ten styl pisania, który tak mi nie przypadł do gustu. No dobra, na razie to tyle. I tak się strasznie rozgadałam. Co jest straszne? Wyszłam trochę z wprawy. Dawno nic nie nagrywałam. A mam ostatnio taką benę, żeby to nagrywać. Ale do TikToków czy do Instagrama absolutnie nie mam dany. Ale do YouTube'a mam, więc tutaj, jeżeli ten vlog się uda, to jest szansa, że będą się już co jakiś czas pojawiały jakieś filmy.
Ale jak to będzie, to jeszcze nie wiem. Nic nie obiecuję. No nie wiem, czy to się pojawi. Tak jak mogliście widzieć na przebitkach, skończyłam w końcu czytać Miasto Gwiezdnego Pyłu. Minęły 3 albo 4 dni, odkąd nagrywałam pierwszą część, także trochę mi to zajęło. Jestem bardzo szczęśliwa, że już to skończyłam, mam już to z głowy, jest już to za mną. Teraz będę się pewnie powtarzać, ale styl pisania tutaj to jest coś, co absolutnie nie przypadło mi do gustu. Nie jestem w stanie się na tym skupić. W sensie bardzo dużo wysiłku ode mnie jest wymagane, żebym się była w stanie na tym skupić. Było to dość nudne. W sensie niby cały czas coś tam się działo, jednak tak się nudziłam, nie zaciekawiało mnie to jakoś bardzo, wręcz w ogóle. Miała ta książka tam gdzieś tam jakieś swoje plusy, bo pomysł generalnie bardzo fajny. Jednak gdzieś tam to wykonanie, to może to po prostu nie są moje klimaty, bo zauważyłam, że ostatnio wszystkie książki, które są mniej więcej w podobnych klimatach, nie podobają mi się. Wiecie, zawsze uważam, że lubię takie książki i kiedyś mi się podobały. Chyba mój gust się nieco zmienił. No nie wiem, ale co zakończenie też takie... Liczyłam, że chociaż zakończenie będzie takie wow. No to zakończenie też było takie... zwyczajne. No takie... nie miało w sobie tego czegoś. W ogóle cała ta książka nie miała tego czegoś. Nie mogłam przez nią przebrnąć. Jestem szczęśliwa, że już ją skończyłam. Moja ocena to 4 na 10 gwiazdek, więc no... słabo, jednak gdzieś nie za bardzo polubiłam się z tą książką i teraz nawet opowiadanie o niej jest dla mnie takie dziwne, niezręczne, nie wiem, coś mi w niej nie pasuje. Ale nie ma takiej tragedii, bo ta książka, jestem prawie w połowie, no prawie. I tutaj już jest rewelacja. Czyta mi się to błyskawicznie. Najchętniej bym w ogóle nie przerywała czytania tego. Jednak to robię, bo mam problem z wzrokiem. Powinnam iść do okulisty, ale nie pójdę. Bo nie, bo jestem uparta. I tak. Jedyny minus tej książki to to, że są przeplatane dwa wątki. W sensie dwie strefy czasowe. Bo dwa wątki to jeszcze luz, ale dwie strefy czasowe. Mamy takie teraz i kilka miesięcy temu teraz. Pół roku temu. I to jest takie... bardzo tego nie lubię w książkach. Ale tutaj... tutaj mi się nawet to podoba. I te... te wątki z tych obu stref czasowych... oba mi się podobają. Mamy tutaj ten główny wątek. No właśnie, w sumie mogę wam o fabule trochę opowiedzieć. No to mamy tutaj historię dziewczyny, która pracuje w jakiejś tam redakcji, w czymś tam mało istotne. Pewnego dnia przychodzi do niej policja i informują, że jej były partner zniknął, bo ona z nim mieszkała i była tam zameldowana dalej, choć już się rozstali. I tutaj mamy historię właśnie, gdzie próbują rozwiązać zagadkę tego zaginięcia tego faceta. I to jest w tym jakby teraźniejszości. I mamy historię z przeszłości, historię tego, jak wyglądała jej relacja z nim. I póki co jest to bardzo, bardzo romantyczne, przez co bardzo mi się podoba, bo jestem największą fanką romansów. Uwielbiam romanse, mogłabym czytać same romanse. Co do kryminałów, nie byłam nigdy przekonana. Jednak to genialne. Nawet ten sam wątek jakby był tego zaginięcia, no bo to nie wiadomo, czy to jest morderstwo, bo po prostu zaginął i nie ma z nim kontaktu ani nic.
To no, podoba mi się i tak. Jestem ciekawa, kto tutaj będzie winny, czy on żyje, czy co. Także to jak na razie wypada bardzo dobrze. I to tak naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Także jestem ciekawa, co będzie dalej. I na razie to tyle. Ja pewnie odezwę się do Was dopiero jak już skończę. Skończyłam i o wow, ta książka była naprawdę niesamowita. Wow, uwielbiam. Styl pisania bardzo przyjemny mi się to czytało. Płynęłam przez tą książkę. Akcja w sumie też stosunkowo szybko się zaczęła, więc to też zdecydowanie na plus. I pomimo przeskoków czasowych, a ja tego bardzo nie lubię, i tak świetnie się bawiłam. Te przeskoki czasowe absolutnie mi tutaj nie przeszkadzały, a wręcz nawet podobało mi się to, że jeden rozdział był teraz, jeden z przeszłości. I tu się tak na początku przeplatało, pod koniec było tylko z teraźniejszości, bo przeszłość dogoniła teraźniejszość. I to bardzo mi się podobało, gdzie tego naprawdę nie lubię, to tutaj naprawdę mi się to podobało. I przez to też jestem w szoku w ogóle, ale cała historia... Wow, zakończenia nie spodziewałam się. To, co tu się w ogóle wydarzyło, to ja to zaraz mam. I to takie poczwórne, przynajmniej, no może potrójne. I takie, no, zwroty akcji się zdarzyły. Miałam swoich kilka typów, co tu się mogło stać. Żaden nie przypuszczał tego, co tu się wydarzy. I wielu rzeczy, które się tu wydarzyły. Nie wiem, może jestem po prostu jakaś, no nie wiem, niedorozwinięta. Nie wiem, nie czytam kryminałów i tego podobnych rzeczy, więc też może dlatego. Aczkolwiek, no, tego, absolutnie się tego nie spodziewałam. Także to na pewno bardzo dobrze, no bo jednak jak się spodziewamy zakończenia przy tego typu książkach, to już to gdzieś tam jest takie wow, odgadłam, ale jednak jest takie bez żadnego zaskoczenia, a tak to jednak... To zaskoczenie było i to bardzo duże i to do samego końca książki i jestem zachwycona tą książką. Dla mnie to jest, dla mnie oceniam tą książkę 9 na 10 gwiazdek, czyli bardzo, bardzo wysoko. Ostatnio nie wiem, co takiego książka musi mieć w sobie, żeby miała 10 na 10, bo ta by mogła mieć, ale jednak nie, bo tu naprawdę nie mam do czego się przyczepić. Także jeżeli lubicie takie, to polecam i raczej 16-18 plus, raczej dla młodszych nie, bo są tutaj też sceny erotyczne, tutaj są w ogóle ostrzeżenia gdzieś na końcówce, o. No. Więc tak. Także co, dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że do następnego. Cześć!